Chciałbym z Wami porozmawiać i zaprosić Was do opowieści i do rozmowy o tym, o historii prawa do informacji w Polsce z taką myślą i w ogóle zastanowieniem się, czy ta historia się udała, czy ta musiała się udać, czy się udała. Czy jawność, do której trochę się spieramy, dyskutujemy, spotykamy, doświadczamy i z jednej i z drugiej strony, czy ta historia się nam udała. To jest pytanie, z którym chcę, żebyśmy trochę pogryli. Na końcu zaproszę Was do podzielenia się taką trochę internetową myślami i odpowiedzią na pytanie, które jest drugim pytaniem. Czy ona się udała? Czy naprawdę ta historia związana z jawnością w Polsce się udała? Bo nawet Piotr, tak jak dzisiaj powiedziałeś o tym, że co wygrany, to ja co przegrany, to sądy i organy. No trochę tak jest, że dużo ja też odbieram, ale my jako sieć odbieramy takiego myślenia o tym. Ja też często to mówię, bo przecież przegrywam, już się nic nie da, też trochę na przykład pomysł na ustawę jest tak, że może się jakieś wyjście do przodu, bo może ta historia z jawnością się nie udała. I tak, nawet ja mam czasami taką myśl w sobie, dziękujemy, że ona się nie udała. Ja bym chciał trochę odczarować ten obraz, bo rzeczywiście jest tak, że nawet jak ja się wypowiadam, czy do mediów i pada, musimy ustawę o dostępie trzeba zmienić, bo już się, no nic się nie umiera. A może wcale tak nie jest. Może to, co robimy i wasze historie, jakbyśmy je trochę odczarowali od tego przejścia, że znowu przegrałem, znowu przegrałam, znowu mi odpowiedzieli, że mi nie dadzą. Może ta historia jest zupełnie o czymś innym. Może ta historia jest o tym, że nam się udało. I do tego Was chcę zaprosić, żebyśmy trochę, ja opowiem trochę historycznie, trochę sprawy różne, nawiążę trochę do niektórych osób, które są na sali, z taką może myślą, że to jednak nie jest aż tak źle, a może jest tak dobrze. Pierwsza rzecz to jest taka, i w ogóle zastanawiając się nad tym, co mam tu powiedzieć, tu się zastanawiałem, rzeczywiście miałem taki przekaz, chciałem powiedzieć, że coś dobrego, coś pozytywnego, budującego. I chciałbym to powiedzieć na przykładzie historii, która w tym tygodniu, Piotr się też nią zajmował, ja się trochę nią zajmowałem, ale to jest historia, która w tym tygodniu najbardziej mi uderzyła i pokazuje, dlaczego istotne jest prawo do informacji. Nie wiem, czy znacie historię dr Kubisy ze Szczecina, który CBA zajął 6 tysięcy dokumentów, 6 tysięcy teczek. 6 tysięcy teczek z 30 lat. Tak, z 30 lat pacjentów. To jest taka historia, w której to jest dr Kubica, ona ma gabinet po stronie polskiej i jest ordynatorką po stronie niemieckiej. Jest ginekolożką i przyjmuje pacjentki w Polsce, Polki i Niemki w Polsce, w Niemczech, Niemki i Polki, wszystko to się przeplata. I w pewnym momencie pojawia się u niej CBA i zamyka jej 6 tysięcy teczek. Wszystkie pacjentki, wszystkie, całą dokumentację, jej telefon, notatniki, wszystko je zabierają. Ona zostaje bez dokumentacji. I postawcie się teraz w tej sytuacji najpierw jej, że ona traci wszystko. Nie ma żadnych badań, żadnych wyników, żadnej historii medycznej wszystkich swoich pacjentów. Postawcie się teraz z drugiej strony jakby w roli tych pacjentek wszystkich, które wszystkie informacje o nich są w prokuraturze. Chyba. Tak, prokuratura trzymała, tak. CBA je zajęło. Tak jak jest to napisane, wybali telefon, to jest duża sprawa w Szczecinie, w tym żyje całe pogranicze nasze. Ja Wam powiem najpierw wątek karny. Wątku karnym jest tak, że pacjentki złożyły zażalenia na zatrzymanie tych kart, ona złożyła zażalenia na zatrzymanie tych, całej tej dokumentacji, wszystkich elementów. Do dziś, mimo upływu 5 miesięcy, prokuratura nie przekazała zażaleń pacjentom, uznając, że nie musi. Ogólnie o tej sprawie niewiele wiadomo. Jaki był powód tego, że działała prokuratura i z CBA? To niedługo będzie dosyć duży materiał głównie tych pacjentek, bo ani teraz pacjentki są przesłuchiwane. Nie wiadomo tak naprawdę, co się wydarzyło z tymi wszystkimi rzeczami. I do dziś dr Kubica ani jej pełnomocnicy nie wiedzą, skąd się ta sprawa wzięła. I mamy na środku macie wyrok. Ten, który jest jakby w tle. W pewnym momencie ta jedna z pacjentek dr Kubisy się do nas zgłosiła, że ona wysłała pytania do prokuratury, bo oni naprawdę nic nie wiedzą. Złożyła w ramach dostępu do informacji publicznej pytania,
dotyczące, kto miał te akta, gdzie były przechowywane, jak były przechowywane, kto miał do nich dostęp. Cały szereg pytań, takich, które dotyczyły, żeby się czegokolwiek dowiedzieć. I tydzień temu zapadł wyrok, byłem zgodny z sądu administracyjnego w Szczecinie, który nakazał prokuraturze rozpatrzyć ten wniosek prokuratury, właśnie w dostępie do informacji publicznej. I o tyle to jest ważne, że to jest dopiero pierwszy moment, kiedy tam te pacjentki głównie złapały oddech, złapały światełko w tunelu, że może się w końcu czegoś dowiedzą. Oczywiście my wiemy, jaka jest procedura, ja też powiedziałem, że jeszcze lata będzie trwało, ale to jest ten pierwszy moment i one zobaczyły, że coś istnieje takiego jak prawo do informacji i są w stanie wygrać przed sądem. To naprawdę jest budowało. Mimo, że wiedzą, że to jeszcze za dwa lata, ale to jest naprawdę w tym całym sytuacji, która się wydarzyło, to była taka, ten nasz dostęp, ta jawność, na którą ja często narzekam, okazało się, że ona jest zbawienna. Że daje im kolejną siłę do tego, żeby tam działać, to naprawdę jest dużo różnych postępowań. Tam jeszcze w tle, bo cała jakby w jawności jest jakby w tej historii przeplata się dużo wątków. Jeden z wątków jest taki, że aktualna większość parlamentarna 3 lata temu czy 4 zmieniła artykuł 156 Kodeksu Postępowania Karnego, żebyśmy nie mogli się właśnie dowiedzieć o tym, co prokuratura na przykład postanowiła w postępowaniach przygotowawczych. I oczywiście prokuratura przed sądem wojewódzkim, sądem administracyjnym na tę zmianę się powoływała. Mówiła, że my nic nie możemy powiedzieć, co się działo w tym, co zrobiliśmy z tymi aktami, bo przepisy się zmieniły. Artykuł 156 Kodeksu Postępowania Karnego nam zabrania tego mówić. Sąd powiedział, nie. Może wewnątrz procesu, tak? Ale co zrobiliście z tymi aktami, musicie powiedzieć. I to jest bardzo taka fajna sprawa, pokazująca, że to też od wielu lat mówimy, że prawo do informacji jest, stoi na straży też innych praw, praw i wolności. Naprawdę dzięki temu, że możemy wiedzieć, co robi władza, jak ona działa, że ona czuje, że możemy ją odpytać, to też strzeżemy tych innych praw. I rzeczywiście ja bardzo trzymam sprawę, nasze kciuki za tę sprawę i przyznam się od razu, jakby wracając do tego pytania, czy to się nam udało. Jeszcze raz, czy nam to się dało? Ja powiedziałem im tej pacjentce do tej publicy, że przegramy to na pewno w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Proszę o przyjęcie, skargę. Ale chodziło mi o ten artykuł 156 KPK, że mi się wydawało, że to jest tak oczywiste, że się jakby już tak wszystko to zostało zamknięte, że tego się nie da, a jednak się da. I to też jest taka nauczka dla mnie, że ta historia nie jest może o tym, że nam się nie udało, tylko że to prawo jednak, że ta jawność jest. Że w wielu tych sprawach, które jeszcze teraz opowiem, coś się zadziało. I to jest taki przykład, to jest, powtórzę, to naprawdę kapitalna sprawa pokazująca się. Przykład, że to się zdarzyło. Właśnie jak się słucha tych historii, tych pacjentek. Tak, właśnie to, wiecie, no to są naprawdę najintymniejsze rzeczy związane z prywatnością, ze zdrowiem, które się dzieją w gabinetach ginekologicznych. I one zadają pytanie, te pacjentki, kto te dokumenty miał. Pendrive, to wszystko. Dobrze. Też taka historia, od czego się zaczęło, albo od kogo, specjalnie od czego. To jest, część z was zna, historia sieci jawności w Polsce to jest historia ludzi. Właśnie to jest, dlatego też jest, robimy zlot, dlatego często mówimy o ludziach, dlatego robimy i beznadzieję i to nas wszystkich łączy, bo nikt tak nie był, ludzie zbudowali jawność w Polsce. To jest jakby, jak był taki slajd, czy to jest tylko prawo, to są historie, to są ludzie. Historią jawności w Polsce jest Zenon Michałowski, który jest naszym członkiem założycielem też. To jest Zenon, po prawej macie zdjęcie Zenona w Nowej Soli, jak nad Wadimem Tyszkiewiczem stoi. Tak. A tam Zenon występuje. Pierwszym demokratą. Tak. Od czego się zaczęło? No można tylko powiedzieć, że od tego wyroku, który ja zawsze pokazuję na różnych szkoleniach czy na webinariach, to jest ten wyrok z 96 roku, w którym Zenon poszedł do sądu i mówi, dajcie mi dokumenty, władze Łodzi, dajcie mi dokumenty. Tam zapadł wyrok, jakbyście przeczytali tezy, to te tezy są właśnie jakieś tam, że nie powinien dostać. Ja drugą rzecz, bo Zenon przegrał tę sprawę, to jest jakby istota całej tego, tej sprawy z 96 roku, jest taka, że Zenon przegrał tę sprawę, sąd oddalił jego skargę na dostęp do dokumentów zarządu miasta. Ale ta sprawa jest wygrana tak naprawdę, bo ta kreacja, którą tam zrobił w uzasadnieniu Wojewódzki Sąd Administracyjny, właśnie ta, gdzie wskazał źródło prawa do informacji, znaczy to jakby spisane źródło, żeby Zenon to wysłucha, to nie powie, że gdzieś tam ktoś zapisał Zenonie. Ale to spisane jest
Stąd się odwołał do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Warto powiedzieć, że nie było konstytucji. Nie było ani konstytucji, ani ustawy o dostępie do informacji publicznej. Od 1993 roku częścią polskiego porządku prawnego była Europejska Konwencja Praw Człowieka. I sąd mówi w artykule 10 wolności pozyskiwania informacji jest to gwarancja jawność, bym powiedział, dostęp do informacji. I tam sąd tego poszukiwał, mimo że nie uzaskali, bo tam chodziło o kwestie proceduralne. To jest tak naprawdę wygrana. To jest ta wygrana, która, bo przypomnę też, to w tej historii naszej, którą my opowiadamy, że ten początek 96 roku, to jak powiedziałeś Kuba, bez konstytucji, bez ustawy o dostępie do informacji, to jest przez wiele lat świetne orzecznictwo otwierające administrację. Jak się przegląda orzeczenia, czy Sądu Najwyższego, czy Naczelnego Sądu Administracyjnego, tam padają te wszystkie kluczowe rzeczy o jawności, że wyjątki powinny być rozpatrywane na rzecz jawności i tak dalej, te wszystkie klasyczne wyroki, które też często dyskutujemy w naszych sprawach, nie zawsze się przebijają, ale tak naprawdę te lata, 15 lat od 96 roku, to jest rewelacja. To jest historia, po prostu znosząca historia orzecznictwa, które otwiera administrację. No i trzeba jeszcze raz pokłonić się ze mną wtedy startowo. Rzecz, która też nas zbudowała i to jest ta kwestia, że się nie boimy procedury karnej, że zrobiliśmy sprawę z Lux Veritatis, która była trudną sprawą, później pewnie o tym chwilę powiem. No to też jest zasługa też jednego z naszych członków, Wojtka Paszkowskiego, który miał pierwszą skuteczną sprawę związaną z karną, związaną z dostępem do informacji publicznej. To jest sąd w Płocku i tam był powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który naprawdę wszystko zrobił, żeby nie dać dokumentu. No i zrobił wszystko, żeby sąd karny się nie zajął. I rzeczywiście zapada wyrok. Taki pierwszy wyrok, fajny. Od tamtej pory nam się nie udało więc tym wyrokiem. Ale ważne, tak. Marzenia tutaj w Polsce nie zrobiła. Ważny był jedyny. Nie tylko, że jedyny, ale to jest trochę otwierania. Myślę, że gdyby wtedy Wojtek nie dociskał, później może byśmy się zajęli odpowiedzialnością karną, ale też nie bylibyśmy tak do niej przekonani. Czy ona jest skuteczna? Sam, część was wie, że jest nieskuteczna, czasami skuteczna, bo mamy też historię Maćka Pławskiego i Oli Pławski, którzy byli członkami sieci i prowadzili lokalną gazetę i kiedyś często chodzili do sądów administracyjnych, a jak raz złożyli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, to im kuteczki na drugi dzień przywieźli. Więc są różne historie pokazujące, ale jest rzeczywiście sprawa karna, która nam pokazała, że można przed sądem karnym dochodzić jawności i należy jej dochodzić tej jawności, bo czasami mobilizuje. Jakby nasza sprawa z Lux Veritatis też pokazała, jakkolwiek ona się jeszcze nie skończy, bo jest na etapie Sądu Najwyższego, to myślę, że też jakby ze skutkiem właśnie pozytywnie to wpłynęło na takie, powiedziałbym, chyba społeczne promowanie, że jak ktoś bierze publiczne pieniądze, to jednak ktoś go może tam odpytać, że rzeczywiście to padło. No i mamy Lux Veritatis, to tylko jakby na tym tle artykułu 23, bo to też jest ważne w tym kontekście, czy nam ta jawność się udała, czy nie. Rzeczywiście, tylko chronologicznie, w pierwszej instancji doprowadziliśmy do skazania i to wielkie podziękowania dla Adama Kuczyńskiego, który był wczoraj, który tę sprawę prowadził. Mamy w pierwszej instancji pani Lidia Kochanowicz-Mańc zostaje uznana skazana. My się tego nie spodziewaliśmy, od razu mówię, w sensie taki, nawet też chyba nam nie chodziło nawet o taki wymiar kary, ale oczywiście o te informacje. W drugiej instancji po apelacji sąd uznał, że w ogóle nie mogliśmy być pokrzywdzonymi w tej sprawie i w ogóle nie powinno dojść do procesu. I w tej chwili dlatego jest sprawa na etapie Sądu Najwyższego, bo tam się spieramy, czy w ogóle organizacja może być pokrzywdzona przez nieudostępnienie informacji. Natomiast są dwie ważne rzeczy, chyba albo może jedna, to Katarzyna mi najwyżej pomożesz, czy druga jeszcze. Jedna ważna rzecz jest taka rzecz, że ta jawność bardzo dotknęła. Czyli nie chodzi mi o Fundację Lux Veritatis, ale tam była bardzo taka duży oddźwięk po stronie większości parlamentarnej, jakieś listy senatorów, różne takie rzeczy. I ona też pokazuje, jak ta jawność dotyka rzeczywiście. Jak ktoś się pyta o coś, a później tego skutecznie dochodzi, no to aż się politycy odruszają. Z tym, że jeszcze jednocześnie przypomnę, że pan prokurator generalny występował w radiu oskarżonych i mówi, że są niewinni przed procesem. Jest tak dużo takiego kontekstu polityczno, powiedziałbym nawet humorystycznego, no bo w jakim państwie prokurator generalny idzie do oskarżonych do rady i mówi, oni są niewinni. Nieważne, czy oni byli winni, czy nie, w sensie po tego jest sąd, a nie od tego, żeby występował prokurator generalny i sprawiedliwość, ale druga część tej historii pokazuje, dlaczego ten artykuł, to postępowanie karne bolało też polityków, to jest to,
że ta sprawa, w której my wykorzystaliśmy subsydialne jako oskarżenia, czyli skierowaliśmy akt za prokuraturę, spowodowało zmianę przepisów. Przepisy są teraz takie, że już tych subsydialnych aktów oskarżenia nie będzie, bo prokuratura może je zatrzymać. To jest też pokłosie tego postępowania. No tak, prawo jest już teraz takie, no w tej sprawie jeszcze kontynuujemy. Jeżeli prokuratura nie wniesie aktu oskarżenia, to ciężko będzie to zrobić za prokuraturę. Ja uważam, mimo tej sprawy, jakby no, wprost trzeba powiedzieć, że ta sprawa była ciężka, też takiego ataku na nas medialnego, nawet uważam, że ona się udało. Dla jawności zrobiła kupę fajnej roboty, pokazującej, jak bierzesz środki publiczne, to się musisz w nich w jakiś sposób rozliczyć przez społeczeństwo. Kolejna historia, która, bo ona się trochę będzie łączyła, później powiem jeszcze o nagrodach, ale jawność finansów i dobrego publicznego rejestru umów, to jest kolejna historia, która z jednej strony, bo też jest dużo takich postępowań w poradni chyba trochę mamy, które dotyczą właśnie pytania o rejestry umów, przypominam cała ta kampania, która też, Adam, pomagałaś w kontekście Centralnego Rejestru Umów, że tak go nazwę, tych zmian legislacyjnych, które mają wejść w życie 1 stycznia 2024 roku, ostatecznie, miejmy nadzieję. Tak, to jest, ale to też jest dobra historia pokazująca, że my tak naprawdę kreujemy rzeczywistość. Znaczy to, co ty, Adam, zrobiłeś z publicznym rejestrem umów, że te umowy powstawały. Przypomnę, na kanwie tego szczecińską noc antykorupcyjną, że w Szczecinie nie tylko jest rejestr umów, ale i skany umów są. W Gdańsku jest rejestr wydatków. Znaczy to wszystko się zadziało od jednego człowieka, dlatego że idea była popychana. Mimo, że jednocześnie mamy sprawę przed sądami, w których przegrywamy na przykład o dostęp do rejestru, ale ta jawność się zwiększa. Znaczy ona cały czas, mimo różnych, nie mówię, że różnych, niektórych przeciwności, cały czas ona się gdzieś tam rozwija i rzeczywiście to jest jeden z takich przykładów, gdzie moim zdaniem jawność wygrywa. Partie polityczne tutaj na dole jest zdjęcie kilku osób z Krakowa, z Fundacji Stańczyka. Świętej Pamięci. Osoby żyją! Ale też jest wiele takich informacji. Tak. Powiedzmy, że to fundacja się zamknęła. Tak, osoby żyją. Znaczy generalnie jest tak. Bardzo dużo udało się zrobić w kwestii dostępności i jawności partii, finansów partii politycznych, ale w ogóle jej działalności. Dużą część tego, tych spraw zrobiliśmy, jak się wiedziała, też dołożył w Polskę, ale nie wydarzyło się to bez pierwszej sprawy Fundacji Stańczyka, która wiele, wiele lat temu zapytała o uchwałę, to zobaczcie, jak to jest, całkiem niedawno było na topie takim różnym medialnym. Fundacja Stańczyka zapytała o uchwałę, która kreowała składki członkowskie w partii politycznej. Czyli tam ci, którzy mają stanowiska, to płacą więcej. Te realia. I to była pierwsza sprawa i ona była wygrana przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. I to też duża zasługa Fundacji Stańczyka i to, że my podjęliśmy temat partii politycznych i doprowadziliśmy do tego, że Patryk miał w zeszłym tygodniu kupę roboty i my wszyscy, bo zawnioskowaliśmy do partii politycznych o wyciągi z rachunków bankowych i jedna partia nam przesłała prawie z pełnymi danymi. Tam nałożyli elektronicznie takie, wiecie, czarne naślepki, które znikały. A my to wróciliśmy do internetu i się by tam rozlało trochę. Ale oni dobrze, oni chyba tylko jeden dokument zanonimizowali akurat ten... Dobrze, ale jest ogromny sukces. To na pytanie, nie że dali, to jeszcze więcej. To żart, ale... Nasze partie polityczne wiedzą, że muszą odpowiadać, mimo że dwie największe najbardziej kręcą, to coś trudno jest uzyskać każde pytanie z powodu są. Ale żeby nie było, że źle, bardzo trzeba docenić lewicę, które wczoraj powiedzieliśmy na spotkaniu, bo też było o tym powiem, którym ja wczoraj mówiłem na taście i Katarzyna i Marzena też mówiliśmy o tym, że było spotkanie z politykami, które organizacje przedstawiały swoje propozycje zmian. Przedstawiliśmy propozycje zmian dotyczących ustawy. I tam doceniliśmy lewicę właśnie, wskazując, że to jest partia, która daje. Właśnie nie ma problemu, my wysyłamy wniosek, oni Patryk się śmieje, dają, i Patryk pisze zgłoszenie, że za dużo danych dostaliśmy. Ale to jest kapitalne, też PSL daje informacje. Nowa Lewica. Oni już wcześniej, też rzeczywiście, też przypomnę taką historię. Tak, bo tam nawet była rzeczniczka, oni sobie kiedyś dawali uprzejmości, jak my na Twitterze wróciliśmy, że
jakaś partia dała, czy nie dała, czyli pamiętam, jak to było, 10 KSLD od razu na Amita jeden. Więc naprawdę w partiach politycznych jest kapitalna historia. Jakby to, co teraz też w partii politycznej ile jest, to gdzie jest czegoś? Gdzie jest nasz człowiek od rejestrów płac i rejestrów umów partii politycznych? I właściwie Grzegorz, ja nawet dostaliśmy te tiki, które później musieliśmy schować i w ogóle to by nawet myślałem, że to by dać, żebyś się zobaczył, na ile te twoje, co partie dają w rejestrach, się zgadza z wyciąganiem rachunków bankowych. Partie polityczne, następna historia sukcesu. Historia, która, to pewnie nasz dział komunikacyjny mógłby się wypowiedzieć. Ja to opowiem, wiem, że są małe grafiki. Jak zaczęliśmy pytać Lasy Państwowe i nadleśnictwa. Taką historię mamy, że my zapytaliśmy o sprzedaż drewna i nie wiem, czy jest nasz dziewczyny z komunikacji, są, mieliśmy taki moment, że tam nam z tych pracownicy gospodarki leśnej bardzo nam tam chętnie komentowali różne wpisy w mediach społecznościowych. To był taki przykład. My to zaczęliśmy, to też w Białowieży, chodziło o sprzedaż drewna. Tutaj też pewna odpowiedź nadleśnictwa Białowieża na to, że my daliśmy, że oni odmawiają i oni napiszą, że no, oni są jak za największą przejrzystością, ale to wiadomo, rzeczy. To i też ogromna historia sukcesu, bo wczoraj była Marta z Lasów i Obywatela, która nam zgodała z okazji 20-lecia i powiedziała jedną ważną rzecz, że chciałaby być taką organizacją jak nasza. Powiedziała, że my jesteśmy antą rodzicką i organizacją. Jesteśmy akuszerką. Ale Lasy i Obywatele to przyjęły. Rzeczywiście prowadzą teraz te sprawy związane z jawnością w lasach państwowych i tam ogromnie wygrywają sprawy. Tam jest jeszcze tyle fajnie, że udało nam się po wielu latach pokazać, że istnieje ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku, bo pytania idą do nadleśnic, oni odpowiadają na podstawie dostępu, a my mówimy nie tędy droga, pokazujemy ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i Lasy Obywatele wygrywają te sprawy. Spraw wygranych przeciwko lasom państwowym jest bardzo dużo, i nadleśnictwo. I to też jest kawał tak dobrej roboty pokazującej, że można prześwietlić i zobaczyć, co tam się dzieje. W tej chwili budujemy większe wystąpienie do specjalnego sprawozdawcy przy konwencji z Orkus do spraw obrońców środowiska. Bo bardzo się zainteresował tym niedostępnością informacji, jak robimy co jest zjawnością w lasach państwowych. To też jest taka historia pokazująca. Można. O nagrodach, to było trochę o finansach. Ja wiem, że jest dużo spraw dotyczących, że ludzie pytają o nagrody, nie dostają, biją się, ale tak naprawdę kiedyś było jeszcze gorzej. Już dużo tych informacji dotyczących nagród przyznawanych można uzyskać. Ja wiem, że ten największy spór teraz dotyczy osób pełniących funkcje publiczne i niepełniących funkcji publicznych, ale kwestia wynagrodzeń i nagród w administracji w miarę jest na takim, powiedziałbym, gdzieś pomiędzy niejawnością a jawnością. To też jest bardzo dobry moment. Naprawdę, że te pierwsze pytania pamiętam o nagrody i tutaj macie taki wyciąg, to jest 2014 rok, to jest info z kabina, to też jest... A, bo w ogóle w tej historii bardzo ważne, to jest pokazywać, że te historie, które się dotyczą jawności, które my się też nimi zajmujemy, to nie jest tylko tak, że my je wymyślamy. To jest często tak, że ktoś wymyśli i my staramy się ten proces wzmocnić, czy tym osobom pomóc. To jest info z kabina, jeden dziennikarz, który prowadził kilka serwisów. Pierwszy zaczął pytać o nagrody w swoich samorządach i później to się rozlało. Więc to też jest taka dobra historia. Spółki, o których dzisiaj było, jest ogłoszenie z monitoringu spółek komunalnych. I przypomnę, że udało się już doprowadzić, że nie tylko spółki komunalne są, to Przemek teraz ćwiczysz chyba ze spółkami komunalnymi, ale my też poprowadziliśmy dużo spraw dotyczących spółek Skarbu Państwa i w zasadzie większość spraw wygrywamy na takim etapie, że spółki muszą odpowiadać na pytanie, później jest jeszcze ta kwestia, na jak głęboko na te pytania muszą odpowiadać. Więc to jest jakby... Kwestia spółek Skarbu Państwa, spółek komunalnych jest w zasadzie na tym pierwszym kroku załatwiona, jeżeli chodzi o ich dostępność. I dalej, historia, którą zrobiliśmy w monitoringu spółek komunalnych, te monitoringi, które były i później raporty są ciekawe do poczytania. To też jest część Adam swojego działania, ale też związana z publicznymi kwestiami, czyli tam, gdzie już rzeczywiście nie ma bezpośrednio zadań, bezpośrednio pieniędzy publicznych. To jest kwestia, jak jakieś tam spółki Skarbu Państwa dają kasy, czy zawiązują fundacje,
I przypominam, Polska Fundacja Narodowa, ta, która robiła billboardy o sędziach i różne takie kampanie miała robić informacyjne, bezwzględnie poprzedza się, jest poddana zasadom jawności, przegrała bardzo dużo spraw dotyczących dostępu do informacji. Przypomnę, że Janek Kuner, który jest członkiem sieci w kontakcie, w tym kącie TVN24, też się zajmował fundacją, Polską Fundacją Narodową, ale też te inne fundacje, które Adam ma dużą zasługę, te, które biorą 1%, na przykład korporacyjne, też były wyroki zapadły, które pokazują, macie, jak bierzecie publiczne pieniądze, macie działać transparentnie i odpowiadać na pytania. Znaczy, to mi się nie mógł ten slajd. Tak, wiecie, tak. Słuchajcie, to jest historia, niezwiązana do pośrednio z jawnością, ale z sukcesem uszkodowania. Bo doprowadziliśmy do ustawy abolicyjnej w Polsce, że wszyscy przestępcy, którzy dali dane wyborcze, w 2020 rok gminy, co ja na wie, naciskane były, żeby tak delikatnie i niedelikatnie, żeby przekazać dane od regionu zależało. Od regionu, ale generalnie wojewodowie słali pisma, przekażcie tam się przekażcie dane wyborców w Poczcie Polskiej. Były też prezes Urzędu Ochrony Danych wypowiedział się, że to wcale nie jest takie złe. Jeszcze się wypowiedział, mogę. Boże. Nie, PKW. PKW. Marcinia się wypowiedział, nie jest okej. I rzeczywiście część samorządów. Właśnie on nie mówił, że okej, tylko każdy. No, nieźle, mówił, że inna instytucja. Teraz nie znam liczby, to możecie mi pomóc. Jest tam 400 jest samorządów, czy 500 przekazało. Michał będzie wiedział. Ja już nie pamiętam. Około 500, jak powiem, około 500 samorządów przekazało dane. I my zrobiliśmy rzecz. Nie, nie, 20%, 200 i weź. Dobrze. Nie, zaraz będziemy to ustalone. Generalnie staraliśmy się zrobić jedną ważną rzecz w tym procesie. Po pierwsze, zobaczyć, które gminy przekazały. Zapytaliśmy, zebraliśmy te dane, które gminy przekazały i chcieliśmy złożyć na wszystkie gminy, które przekazały zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. I w zasadzie w miarę to zrobiliśmy. I zapadł jeden wyrok, który nie był bezpośrednio wyrokiem wskazującym, to jest wójt gminy Wapno. Zostało umorzone postępowanie, ale on został uznany za winnego. To się trochę rozlało, że tam w ogóle jakby rozlało się, że po pierwsze, jak mógł być skazany, po drugie, jak organizacja jakaś mogła do tego doprowadzić. No i to spowodowało to, że mamy to jakby ten pierwszy moment tego powiedzmy skazania. Politycy się obudzili, że trzeba coś z tym zrobić i wprowadzili ustawę abolicyjną, czyli ta ustawa, która jakby twierdza, że nikt nie popełnił przestępstwa, mimo że nawet jak przekazał te dane, albo nakłaniał do tych danych, do przekazania. Jednocześnie ten wójt gminy Wapno złożył do prezydenta wniosek o ułaskawienie. Tak się zadziała, jakby pokazać, i to jest bardzo fajne działanie, choć bardzo czasochłonne też jednocześnie, które pokazuje, że przy wykorzystaniu prawa do informacji dowiadujemy się i później egzekwujemy, czy staramy się wyegzekwować, jeżeli widzimy nieprawidłowości. Chociażby tak jak na początku powiedziałem, naszym sukcesem jest nowa ustawa abolicyjna. Mamy tutaj sukces. Ale co jest jeszcze ważne, bo w tej chwili jesteśmy w takim trochę zawieszeniu, że nam się kończą te postępowania, gdzie składaliśmy zawiadomienia i oczywiście większość sądów twierdzi, że jest ustawa abolicyjna, więc już nie ma o czym mówić. I ostatnio przyszło to jest postanowienie z 11 września Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Nie Sąd Rejonowy w Rzeszowie, to do ochrony danych osobowych. Głównie odwołał się, że przepisy unijne mają pierwszeństwo przed polskimi i nie można ustawy abolicyjnej stosować, jeżeli mamy te przepisy związane z artykułem 107 ustawy o ochronie danych osobowych, dobrze, jeżeli mówię. I należy tam do tego ścigać. Więc taka ciekawostka, ale nie bardzo, to też staramy się zachęcić sądy do zadania pytania konstytucyjnego, czyli tego pytania, czy sądy krajowe mogą pytać sąd unijny o to, czy tam coś się zadziało. Natomiast na razie nie znajdujemy zrozumienia. Ale to też jest taka, na siebie uważam, że to jest sprawa sukcesu. To jest sprawa, która pokazuje, jak powinna działać organizacja taka jak nasza, która stoi na straży praw. Że dowiadujemy się i próbujemy to egzekwować. Może skutki są różne. Przedostatni. Na najwyższym czasie. Tak, ja trochę powiedziałem o historii, ale
nie będę wymieniał z imion i nazwisk, ale może się niektórzy tutaj, no niektórzy są wymienieni z imion nazwisk, to robią filmy. Bo to niektóre te historie, które pokazywają, są historiami, że coś przyszło z przeszłości. My to wzmacnialiśmy, tak jak powiedziałem, przebudowaliśmy. A to są trzy wyroki, powiedziałbym najnowszy, Kuba się śmieje ze swojego wyroku, jest tu twój wyrok, jest Agnieszki wyrok i jest wyrok Jerzego. Bo jesteście też osobami, które są od niedawna w sieci jako w składzie członkowskim. I to jako wybrałem. Ja dla innych członków, żeby się nie poczuli pokrzywdzeni, bo też jest Martyna, ostatnio miałaś wyrok. Więc no nie jest, żeby nie było, znaczy wybrałem, bo było mi najszybciej odnaleźć. To też pokazuje, że cały czas ta jakość, znaczy staram się o nią dbać. I czy różnie, czy to idzie przez poradnie się w jakiś sposób wzmacniamy, to nie wiem, że to jest, sprawy się skończą sukcesem, bo jak wiemy, ten wyrok niczego jeszcze nie zmienia, ten pierwszy, ale to jest też, że tak jakby ta historia dalej trwa i się nam udaje wygrywać. I ostatnia, przedostatni, pokazujący taką historię jawność i dziennikarze. Myślę, to są historie związane... Przerzuciłeś. Przepraszam. Jest i Głos Szklarskiej Poręby, gdzie Marzena z Jurkiem, nie wiem czy jest Julek, był ukrano. Chwilowo. Też korzystaliście z prawa do informacji. Jest Jacek, który ma Ostruda online. Tam mamy info z kabina, o której mówiłem. To są, duża część waszej pracy była, też opierała się o prawo do informacji. Mamy Ewę Iwanową, która była w Dzienniku Gazecie Prawnej, która napisała kiedyś felieton Japieniacz, właśnie w kontekście dostępu do informacji. Teraz tam jest w Dzienniku Gazecie Prawnej. Przez wiele lat promowała, promowała dostęp do informacji. Mamy OKO.press i Daniela Pisa, który też sprawy jawnościowe. I wcześniej na jednym z tych slajdów było Janek Kunek z Konkretu TVN24. I tak można byłoby tych historii dziennikarskich też pokazywać bardzo dużo, że dziennikarze wykorzystują to prawo do informacji i są potrzebne. I ostatni teraz już rzeczywiście slajd. Politycy. No to od lewej macie od swojej strony Jarosław Krajewski z PiS-u, który wygrywa z Hanną Gronkiewicz-Walc o umowy i to się przekształca w Warszawie w rejestr umów. A w środek prawa to macie polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy korzystają z dostępu, chodzą do sądu, a później się tym chwalą, że wygrywają. To też taka historia, która pokazuje, że nigdy nie uwierzy, że politycy będą brali skargi, jeśli do sądu, a później mówili, wygraliśmy. A potem zmienią prawo, żeby wygrały. Z Gasiu Pichowicz wczoraj rozmawialiśmy i jest to jak najbardziej za zmianami. A chciałam powiedzieć, że tak naprawdę sprawa Krajewskiego i warszawskich publicznych rejestr umów to jest początek całej późniejszej akcji, bo jeszcze zanim Adam to upowszechnił, to info z Kamina powiedział, ktoś... Nie możemy mówić nazwiska. Osoba, która prowadziła info z Kamina mówi tak, a jak można, to może można i że to było jeszcze, nie, to były gmina Kęty. Tak. Ta sama osoba po prostu miała dwa portale. I ona powiedziała, to w takim razie u mnie też można. I od tego właściwie to były pierwsze takie próby sprowadzenia gdzie indziej, ale po prostu z tego zrobił, wyskalował to, zrobił procedurę, upowszechnił i zaczęli wszyscy to stosować. A wiecie, że kiedyś się gazetka jawnościowa okazywała z gazetką kościelną? Ale gdzie? Zanim nie została wójta, by Paweł Kowalski wydawała gazetkę. Mieliśmy zarejestrowany tytuł, to się nazywało Informator dla Gminy Pawonków i wydawaliśmy to na gazetce. Z jednej strony ksiądz dawał ogłoszenia, a z drugiej strony, żeby papier oszczędzać, to wydrukowaliśmy tył. Kluczowy sojusz ekologiczny. Zapytaj się, jakie ma teraz relacje. A tutaj będzie się umarł. I z tyłu właśnie wydawaliśmy gazetkę jawnościową, potem księdza nastraszył wójt, bał się już, ale to wydawaliśmy, wysyłaliśmy po gminie jako druk bezadresowy i później do dzisiaj niektórzy przychodzą, ja pamiętam tę gazetkę. Słuchajcie, jest fajna rzecz ode mnie dla was. Ta opcja, jak powiedziałem, było w skrócie jakoś subiektywne, oczywiste. Zastanówcie się do tego pytania, czy nam się jawność udała.
Możecie wejść na, jeżeli chciałbym, żebyście pisali, jak weźmiecie w komórkach, piszecie slido.com, piszecie ten hashtag cyfry, albo skanujcie kod QR, to możecie wpisać słowa do 50 znaków. Jakby zastanówcie się, czy tam jawność, odpowiedzcie na to pytanie, też wpisując to. Czyli na slido.com od razu wpisujecie te cyfry, albo skanujecie kod QR i wyświetli wam się możliwość wpisywania słowa. Postarajcie się na to odpowiedzieć. Tak, nie przez pryzmat jednej sprawy, ale w ogóle tej historii 20 lat i w miejscu, w którym jesteśmy. Ja was z tym zostawiam was z tym, co trochę powiedziałem i z tym, co wpisaliście, co inne osoby pisały. Trochę się podcięło, możecie pierwsze, coraz porażki gorzej. To nawet dobrze, to się też pomieszało, bo jakby to jest to, z czym jesteśmy, do czego chcemy przez najbliższe miesiące pracować, czyli nad nową jawnością, ale w oparciu o to, tu ktoś dobrze napisał, jak tak dla mnie to było takie, że w teorii też, a w praktyce gorzej, że rzeczywiście ta podbudowa, moim zdaniem podbudowa jest świetna, to ile zrobiliśmy dobrych rzeczy, a potrzebujemy tego dobrych procedur, żeby to wyegzekwować do końca. Bardzo dziękuję.